9 stycznia 2020 rok. Wszystkiego najlepszego w nowym roku życzę wszystkim, a pszczółki życzą nam tego także. Wszystkiego najlepszego. Patrzcie, co się tu robi. No, ja oczywiście nie jestem przypadkowo na pasiece. Ja tu przyjechałem podłożyć do tych rodzin, które podejrzenie jest o brak pokarmu. Przyjechałem dołożyć po ten, ale jest tak dużo pszczół w locie, że założymy korpus, znaczy kapelusz. Ok, jeden pełny przygotowany, hopsa. Pod ramię, który to był lik, tamten trzeci. Ok, wszędzie latają. Wszystkie się oblatują. Tutaj, to byłem przedwczoraj dokładnie. O proszę, tak wyglądają pszczółki w styczniu. Tu wcześniej sypałem cukier, ten cukier jest już zjedzony. To po prostu jest leciutkie jak piórko. Tutaj dawałem trochę miodu, muszę jeszcze przynieść, poskrobać to. Wykorzystam tą porę, że jest tak ciepło. My mamy 15 stopni, oczywiście na południowej ścianie w słoneczku. Będę musiał to jakoś powoli zdjąć. No już to proszę, zjadły to. Tam było na tym miodu i one już to skonsumowały przez te 2 dni. Oczywiście te 2 dni były chłodniejsze. Dziś jest wyjątkowy dzień, a więc spróbujemy im tu pomóc. Hopsa. Teraz ten pełny korpus tutaj wsadzony jest, już tak ułożyłem, że do środka są ramki do samego... O, nie mogę ich wyjąć teraz. Ja nie będę pokazywał, ale one są w środku, do samego dołu, pełne ramki. A z boku są nie bardzo pełne. Ok. No, teraz jestem spokojny. Pszczółki mają co jeść. Ten miód, ten pokarm jest od pszczół, którą rodziny wykończyły myszy. Zostało całe, tam one były na 2 korpusach. Zostało tyle pokarmu. A więc wykorzystujemy, dajemy go tutaj. Hop, przykrywamy, nie będziemy jej niepokoić zbyt długo. Hop, ty malutka, leć sobie. O. To tylko na tej pasiece mam taki, nie, u 3 rodzin był taki brak, jedna się osypała, nie zdążyłem, malutki odkład, to był tam, stał taki maleńki odkład i tam po prostu, brakło czasu, brakło, opsa, te uwolnimy pszczółki tutaj z tego wosku jeszcze, opsa, i sobie tam. Też, bo się zaraz zrobi zimno, słońce zajdzie, to idźcie tam bliżej, hop, na wylotek, hopsa, ta już lata, też już lata, ta też żywa, hop, okej, dobra, to niech leży do wiosny. Tutaj na tej pasiece nie miałem problemu z myszami, ale tam na pasiece u mechanika okej. Wylotek im wystarczy.
Okej. Proszę, wszędzie są pszczoły. Jeszcze mamy jeden taki ulik, ale tam mam niepewny, więc tam troszeczkę inaczej zrobimy. Tam położymy najpierw cukier między ramki i dopiero nasze ciasto cukrowe i tu są po prostu niepełne ramki. Zaraz, który to był? Gazeta. Gdzie jest ta gazeta? Jest. Hopsa. Gazetę widać oczywiście tutaj. Tu był też cukier. A proszę, pszczółki biorą pokarm. Tutaj też tak wygląda. O. Ta rodzina była 2, 4, 6 ramek. Te są puste, odsunięte, dlatego jest ta dziura. Tutaj to im zostawimy. Tą karmę sypiem, wrzucimy tam na dół. Scheißegal. A te ramki damy tu na górę. Hopsa. Niech one się tym zajmą. Przesuniemy je tutaj na tę stronę. O, ten pokarm. O, i do wiosny. Hopsa, folia na górę. Hop. Daszek. I po robocie. Ok, teraz można ustawić to, że jest wszystko w porządku. Tutaj tak samo. Ok. No, te rodziny stały, to poszło tam do przodu. W słońce trochę, tutaj nikt nie stoi w tym cieniu. No, to moje poidło czeka, tylko koc tam później wyciągnę, rzucę na tą płytę. Tak, żeby sięgał wody, ale to jeszcze mamy czas. A tu ile mamy pszczółek? Hopsa. To jest odkład był robiony. Ach, sam tam z przodu. Kłęb rozluźniony. Okej. Jak na dennicy. Hopsa. Na dennicy. Nie ma, dane nic nie ma, usypu. Hop. Dobra, niech sobie żyją. Jeszcze jeden zobaczymy w takim razie. Hop. Te też tam wychodzą, są niżej uwiązane. Jak to wygląda tutaj. Hop. O, wylatują. O, pszczół pełno. Okej. Okay. Aha. Uciekaj. Ach, dostałem żądło przez spodnie. No, dobra. Okej, okay, tu są. Ten trochę waży, ale też tak cienko. Zobaczymy pod powałkę, bo tam była powałka, zawsze mnie ograniczała. Nie zaglądałem pod nią wcześniej. Dzisiaj wykorzystamy to, że jest pszczółek, jest pokarmu, jest, zamykamy. Pszczółek jest, pokarmu jest. Dzisiaj mamy 9, jeszcze 2 tygodnie i rozruch. Zajrzymy pod powałkę. Jest też mnóstwo pszczółek. Okej. Zamykamy. Daszek. Za moment daszek muszę założyć. Potrzebuję drugą rękę. Już jestem. Tak wygląda. 9 stycznia nad jeziorem Bodeńskim. O,
psa. Jeszcze raz, jedną ręką, bardzo trudno. Każdy to wie. Pszczółki są tutaj też na górze. Tutaj też nie brakuje, tu jeszcze ładna rodzina. Okej. Hopsa, druga ręka, okej. Zważymy trochę ulik. O, ten jest ciężki. Ciężki jak cholera. Okej. To by było wszystko. Ja muszę jechać z małym do jak to się nazywa, kifer ortopeda. Ortopeda szczękowy, czy nie wiem jak to po polsku powiedzieć. Trzeba małemu nałożyć proteskę. Właściwie dziękuję na kontrolę, na rozszerzenie tylko. A tam jest kiepskie miejsce, nie można parkować nigdzie. A więc robimy to tak, że jeden zostaje w aucie, w razie W to się odjeżdża. Jeszcze do tego podkładu, bo tam nie wyleciała, to wywożę moje trociny, mój urobek. Sypię, równam trochę tutaj tymi trocinami. Z ciekawości zajrzę tu, praktycznie on stoi w cieniu, mógłby. O, jest pszczółek, tak na odkładzik jest na kilku uliczkach. Nie liczymy szybciutko, raz i już niech sobie siedzę. No i tak to wygląda. Człowiek szybko robi, to jest trochę posmarka. No. To do pudła. Pudło w tym roku uruchomione po raz pierwszy. Opsa. To do domu, bo to jest z tamtej pasieki. Okej. I no i dwa tygodnie. Dwa tygodnie przyjedziemy tutaj zakarmiać. Już pójdzie ciasto drożdżowe, podejrzewam. Przepraszam was bardzo, ale no, taki mam katar. Nie miałem kiedy się pochwalić, ale od 78 roku po raz pierwszy poszedłem do pracy. Pracuję teraz u kogoś, nie u siebie. Cały czas pracowałem u siebie, dla siebie, na warunkach, jakie ja dyktowałem. A obecnie, no, po tym zawale jednak muszę zarobić parę groszy jeszcze. No i poszedłem, trafiła mi się wspaniała robota. Jestem tak zwanym cieciem na hotelu czterogwiazdkowym. Super sprawa. Nie narobię się, pochodzę 4 godziny, pół etatu oczywiście. Pochodzę sobie 4 godziny, coś tam robię, bo ja nie umiem nic nie robić, także cały czas coś tam grzebię, nie? Ale to jest taka robota spacerkiem, nie jest to tak jak człowiek ma własną firmę i cały czas tylko gaz i gaz, żeby z tych metrów coś zostało, a teraz spokojnie, zresztą szef pracuje też na kuchni. To jest dosyć duża restauracja. Szef jest na kuchni, ma swojego szefa jeszcze w kuchni, ale też pracuje na kuchni, jest czterogwiazdkowym kucharzem z wykształcenia. Nie hotelarzem, no ale jak do tej pory, półtora miesiąca pracuje. Super atmosfera, najważniejsza w pracy jest fajna atmosfera. Jak jest dobra atmosfera, to się chce jechać do pracy. A jak jest atmosfera kiepska, to nie ma ochoty, na nic nie ma ochoty. Okej, słoneczko troszeczkę zaszło za chmurki i pszczółki automatycznie schodzą do ula. A, uciekają. Tam na górze muszę chyba zatkać, nie wiem, mam koreczek czy nie mam. W kieszeni miałem koreczki takie. Nie mam. I tam to, a to jeszcze za 2 tygodnie im pozatykam. Okej, jeszcze tu przyjadę. No i tak to się zastanawiam, gdzie tu postawić pułapki. Tam na tamtym drzewie chyba postawię jedną pułapkę na rójki, tam na tamtych drzewach też chyba postawię i tam dalej też jakąś trzecią postawię. No muszę te, co mi się osypały, te 7 rodzin w tym roku, te 10% się osypało, nie? Do tej pory.
A razem z tymi słabymi odkładami, także to nie jest aż tak źle. Tych dużych rodzin, ładnych rodzin straciłem tylko dwie, no po prostu zamęczyły je myszy, nie? Czy, o, przepraszam, trzy myszy je zamęczyły i to też moje niedopilnowanie, to jest tak, ach, to daleko, to się nie chce jechać, a to zimno, a to mokro i zawsze coś, i, no i straciłem. Ale jak to mój teść mówił, końska matka jeszcze nie zdechła, kupimy nowego konia. No, tak samo ja mówię to samo. Pojedziemy, kupimy wiosną 3-4 rodziny, się dokupi, fajnego bakwasta i będziemy jechać dalej. Ja was serdecznie pozdrawiam, dziękuję za oglądanie, łapki w górę. I to by było tyle. Tyle z 9 stycznia. Do zobaczenia.